Siema, polecimy sobie znowu Forest Altar, ale tym razem Elite i zobaczymy, czy będzie rzeczywiście trudniej. Także let's go, matchmaking. O, szybciutko znalazło, patrz, 40 level nawet jakiś jest. Spoko, spoko. Dobra, jesteśmy na Elite Mode. I co, lecimy. Czemu oni afczą? Chłopcy apczy. No dawaj tym tankiem. Jeżeli chodzi o mopki, to mam wrażenie, że jest nawet łatwiej. O dziwo. Jakiś mobek zaskoczył. Chociaż no, te takie większe trochę mobki to są troszkę bardziej tanki. Troszkę tak. Nowy pyk. Dobra, no i tyle. I zaraz, i tu już będzie pierwszy bosik. Zobaczymy, jak na bossach będzie. Dobra, lecimy pierwszego bosika. Balans kilka. Oj, na mnie. Za 5k dostałem. Hitka. Pszczółka, gdzie ona jest? Tutaj. No, nie zdążyłem podejść, ale git. Nic się takiego nie stało. No, bo pszczoła. Gdzie ona jest? Nie ma jej. Nie wiem, miała być pszczoła i nie ma. O, teraz będzie. Dobra, mamy to. O, prawie się wywalił. Odpalamy siódemeczkę. Kolejna pszczoła. A i co by nie ma tej pszczoły? Ja nie wiem, o co chodzi. Buguje się ten boss. Chyba. Teraz będzie pszczoła? Jest. A to już w sumie może bossa do końca. Dobra, oni tam sobie dadzą radę. Dałeś tego bossa do końca, co wy robicie. Dobra, no i git. Pierwszy bosik. Padło. Dostałem neka. Crit i stamina. O. Średnio bym powiedział, średnio. Co jeszcze dostałem? Giftboxa. Oka. Jakiś syf. Nie wiem, użyłem z tego. No, ten jeden mobek na mnie jest, ja go uderzyłem pierwszy. Dobra. Krokodylki teraz.
No i git. Mushroomsy. Nie wiem, czy ludzie się tak ruszają, kurde. Powoli. Obijaj. Chyba lepiej by było, jakbym grał tankiem, bo tankiem można tempo narzucać. Tutaj to oni się, kurde, wleką. Nie podoba mi się to. Dobra, nawet dalej. Szybko, szybko. Drugi bosik. No, wlatuję tego bossa od razu. Ja go walę. Nie będę czekał, aż oni, kurde, przyjdą. It's waste of time. Oni to mają, kurde, takie ruchy, że masakra. Toxic Mushroom. A, ten boss chyba to powinien porozwalać. Oj. Aha, trzeba go zlurować tutaj, tego bossa. Ale chłop nie ogarnia. Chyba, że jest zlurowany. O, nie był. Aha, czyli on tych wszystkich towerów nie może w zasadzie rozwalić. Bo one są potrzebne do jednej mechaniki. Najgorzej, jak ktoś ma agro na sobie i nie ogarnia, nie? Będzie gigalipa, bo może nas zabić. Tak na dobrą sprawę. Dobra, no i mamy to, drugi bosik padł. I tutaj dostałem armorek. Crit i stamina. No, powiedzmy. Niech będzie. Lepsze to niż nic. Także lecimy dalej. Jeszcze jeden bossik został. Ale nie wiem, kurde, ten poziom elit to ja wcale nie czuję, żeby to było jakieś dużo trudniejsze od normala, jak mam być szczery. Może ewentualnie trochę dłużej się bije te bossy, bo pewnie mają więcej HP, nie? Ale żeby jakoś trudniej było, to nie powiedziałbym. Dobra, mamy ostatniego bossa. Może ten będzie trudniejszy na poziomie elit. Zobaczymy. Dawaj go. Ziomeczka. O Jezu, bym skoczył z jednego w drugie. Ty, ale on szybko pada. Dobra, i tutaj lecimy.
Można go bić? Dobra, teraz trzeba uważać, bo one-shotik może wjechać. Ignited. Dobra, znowu to samo. Przejście jest tutaj. O! Lebo na tym można paść, nie? Dobra, walimy go. Andery. No i tyle. I bosik pada. Nie wiem. 36 level. Ale jak mam być szczery, to... No nie czuć tego, że to jest elit. Poziom trudności. Totalnie tego nie czuć. I tu jest łatwo, i tu jest łatwo. Dobra. Co my tu mamy? Achievement. Cyk. Tu jeszcze jest. Jeszcze więcej achievementów. Kille, upgrade, talenty. Co my tu mamy? Cooldown for Hunter's Heart. To jest Hunter's Heart. O, to! Ty, no to fajne. Mniejszy cooldown na buffika. Brzmi spoko. Tu mamy dziadostwa do dobrania. Battle Pass. Boże święty, ile klikania tego jest. To. Food festival jakiś. Co to w ogóle jest? Aha, można u jakiegoś merchanta to wymieniać. No. Co tu? Aha, bo kolejnego talent pointa dostałem. To idziemy dalej w to. Stołny, idziemy w tego Dexa tutaj. Dobra. Czy to sobie otworzę? No. Także póki co, to tyle.